W dzisiejszym filmie zajmujemy się niepokojącymi nagraniami, które przedstawiają prawdziwe, budzące niepokój sytuacje, które wydarzyły się naprawdę, które znalazłem w internecie. I tak przez dłuższy czas nie nagrywałem tego kontentu, bo w Polsce, mimo tego, że ma spory potencjał, kojarzy się bardziej z czymś takim jak to. I ogromnego rekina i rzuca go w kierunku Siren Head'a. 5 strasznych hagi-wagi złapanych na kamerze. Wow, aczkolwiek nie będziemy zniżać się do tego poziomu w tych nowych odcinkach. Podobnie zresztą, jak podobała wam się seria z niepokojących zdjęć, tym razem bierzemy się za niepokojące nagrania w poważny sposób. Gadać będziemy o poważnych rzeczach, a nie o 10 Slendermanach z twoim starym na kamerze, więc spokojnie, damy sobie radę. Nim zaczniemy, na moim kanale pojawił się pierwszy odcinek mojego autorskiego analog horroru znanego jako Taśmy Psychodeli. Póki co do dyspozycji macie tylko pierwszy, jeden volume, aczkolwiek myślę, że jest naprawdę na tyle spoko, że możecie sobie go obejrzeć i wysnuć jakąś teorię. Wpadnijcie, myślę, że wyszło naprawdę spoko. W związku z czym naprawdę polecam wam go obejrzeć, będzie mi naprawdę mega miło, jeżeli tam wpadniecie i obejrzycie to, co dla was przygotowałem. Tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Creepy Outdoors to kanał na YouTubie, którego prowadzący dość często publikuje swoje przygody. Przygody, w których eksploruje różne podejrzane lokalizacje. Właśnie materiał, który ten opublikował w październiku 2022 roku, jest nacechowany w dość podobny sposób. Ponieważ w tym filmie prowadzący kanału wybiera się do pewnego lasu na odludziu i spędza w nim noc. No, typowa rzecz, ja tak robię 3 razy w tygodniu, nie wiem jak wy. Mega pomaga skupić się w pracy. I tak, żebyście skumali powagę sytuacji, gościu poszedł nagrać vloga w lesie, na kompletnym zadupiu, gdzie nic nie ma i dodatkowo w nocy, tak? Musiałem to powtórzyć, bo to jest sytuacja, która wręcz prosi się o jakieś kłopoty, o jakieś niepowodzenia. Jakbym wykrakał, że gościu za moment spotka coś nieinteresującego. Tak więc gościu przez około 13 minut szlaja się po tym lesie. I jak na razie zresztą bardzo podobnie do całej reszty jego filmografii z tego kanału, nic złego się nie dzieje. Musimy mieć z tyłu głowy, że to jest dość niszowy kanał. Nie jest tak bardzo sztucznie gówniany jak co niektóre podobne kanały, które powstają głównie w celach zarobkowych i mają wyreżyserowane, w pełni ustawione, niepokojące sceny w trakcie tych odcinków, aby przyciągnąć ewentualnego odbiorcę, który nabije watch time, obejrzy reklamę i wszyscy są zadowoleni. Ten kanał działa zupełnie inaczej. Z góry od razu widać, że jego prowadzący robi to z dziwnej, ale w cudzysłowie z pasji, bo filmy te nie są edytowane, nie zbierają nie wiadomo jakich wyświetleń, bo właśnie ten, o którym mowa, najpopularniejszy, ma zaledwie 200 tysięcy, a reszta kończy się w okolicach kilku tysięcy. Dodatkowo wykonane są po prostu amatorsko, więc w mojej opinii to, co odwali się zaraz na tym filmie, ustawione nie jest. I faktycznie wierzę mu, że to wydarzyło się naprawdę. It feels like this would never end. Jakiś dziwny, mega piskliwy głos krzyczy do niego: widzę cię, a ten odpowiada mu: o, hej. I przez całą resztę filmu nie ma jakiegoś większego nawiązania do tej sytuacji. W sensie nie wiemy, kto krzyczał, czemu krzyczał i ten ktoś w ogóle nie pojawia się w kolejnych minutach tego nagrania. Widać również dość dokładnie, że osoba ta czekała na moment, w którym autor nagrania zgasi swoją lampę, bo krzyk ma miejsce właśnie w momencie, kiedy ten tę lampę gasi. I wokół tego wydarzenia pojawiło się naprawdę wiele teorii. Jednakże ja zakładałbym, że mógłbyś to po prostu inny człowiek, który znajdował się w pobliżu. Nie wiem, chłop przyjechał na kemping w taką lokalizację, co jest dość głupie, bo tam nic nie ma. No ale nie wiem, może podobnie jak autor kanału lubi siedzieć w nocy, w lesie, na zadupiu. Warto mieć z tyłu głowy, że autor tego nagrania zachowywał się dość głośno. Chodził, łamał gałęzie, gadał, świecił latarką, więc mógł wkurzyć potencjalnego innego entuzjastę kimania w lesie w nocy. Samemu autorowi nagrania jednak nic się nie stało, gdyż żyje, do tej pory publikuje swoje materiały, a ta sytuacja miejsce miała niespełna 2 lata temu. Jednak jeżeli już pod uwagę bierzemy opcję związaną z inną osobą, to sam autor pisze w opisie filmu, że był w tej okolicy już bardzo wiele razy i ani razu nie spotkał nikogo obecnego w tym lesie, więc no, jest to ciekawe.
Niestety ciężko było mi się dostać do oryginalnego uploadu tego nagrania. Najpewniej jest gdzieś ukryty na rosyjskiej części internetu, którą eksploruje się z doświadczenia naprawdę ciężko. W związku z czym posłużę się tutaj omówieniem tego nagrania z filmu na kanale Chilling Scares, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu. Stąd też w prawym górnym rogu znajduje się watermark kanału, z którego wziąłem ten film. Tak więc, jak wspomniałem, nagranie wykonane zostało w Rosji. I pochodzi ono z kamerki samochodowej, zamontowanej właśnie w, niespodzianka, czyimś samochodzie. Kierowca jedzie właśnie przez drogę położoną gdzieś pomiędzy lasem a pewnym polem. Możemy założyć, że lokacja ta znajduje się na swego rodzaju odludziu. I wszystko jest w jak najlepszym porządku do momentu, kiedy kierowca nie natrafia na zaparkowany samochód w poprzek drogi tak, aby ten nie mógł przejechać dalej. Koło zaparkowanego dość sporego samochodu znajduje się mężczyzna, człowiek w czerwonej koszulce. Niemniej na miejscu jest również drugi mężczyzna, który właśnie zbliża się do samochodu naszego kierowcy. W ręku trzyma jakby pałkę albo jakiś przedmiot, którym może zrobić mu krzywdę. Po chwili dało się już wyczuć, że kierowca jest w niebezpieczeństwie, a owi mężczyźni najpewniej chcą go obrabować. Ci zbliżali się do niego z baseballami w ręku i byli naprawdę agresywni i natarczywi. Niemniej po chwili kierowcy udało się wykorzystać sytuację i przemknąć obok nich i obok blokady na drodze i uciec stamtąd. O ile mi wiadomo, kierowcy nic się nie stało i wszystko jest w jak najlepszym porządku, a nagranie nie jest fejkiem. Cała sytuacja na nim uchwycona jest jak najbardziej prawdziwa i na serio się wydarzyła. Dosyć niepokojący scenariusz na zasadzie: jedziesz sobie gdzieś polną drogą w lesie, w miejscu, którego nie znasz, które jest swego rodzaju odludziem / zadupiem i spotykasz tych dwóch gości z kijami baseballowymi, tymi, którzy blokują ci drogę i idą w twoim kierunku. Scary as fuck, stary. Teraz przechodzimy do filmu, który mogliście już wcześniej obejrzeć i on może wydawać się dość fejkowy. Już za moment opowiem wam szczegóły, dlaczego tak uważam. Otóż w tej sytuacji to czynienia mamy z pewnym urbexowym youtuberem, który właśnie wybija się do podobnych miejsc i eksploruje. Podobnych miejsc, w sensie w tym przypadku, wchodzi do rzekomo opuszczonej szkoły. Na tym oparta jest całość jego contentu. Ja z tymi nagraniami z urbexów mam swego rodzaju problem, gdyż większość z nich jest zdecydowanie ustawiona. Na zasadzie, te filmy same w sobie mogą być atrakcyjne, ale wcale nie muszą. Zależy od charakteru miejsca i statusu jego rozwiązania. Aczkolwiek w momencie, kiedy twój film nie jest do końca atrakcyjny, to wpadasz na pomysł i wstawiasz do niego albo jakąś straszną postać, albo historię o duchach, albo nie wiadomo co. I w sumie to wszystko mamy w tym filmie, aczkolwiek kwestia strasznej postaci nie wali aż tak bardzo gówna, jakby mogła, w związku z czym wrzucam ją do tego materiału. Bo gość zarzeka się, że owa opuszczona szkoła jest tak naprawdę nawiedzona. Absolutny bullshit, wiadomo, że nie jest. Swoją drogą, gość na tym samym filmie reklamuje Raid Shadow Legends. Tak, zajebisty urbex człowieku. I generalnie po analizie całości jego twórczości dochodzę do wniosku, że zasadniczo co drugie miejsce, jakie on odwiedza, albo jest nawiedzone, albo kogoś tam zabili, albo to jest opuszczona szkoła. Kurwa, ile może być opuszczonych szkół, w których kogoś zabili? W związku z czym te rzeczy wyglądają po prostu na dość mocne fejki, ale ten film ma w sobie coś ciekawego. Tak czy tak, 21 stycznia 2023 roku Urbex Hill odwiedza kolejną z rzędu nawiedzoną, opuszczoną szkołę. Nawiedzoną w cudzysłowie, bo jak w większości tego typu filmów, on widzi jakieś niepokojące cienie walające się po ścianach, albo słyszy wbieganie kogoś po schodach i bardzo mocno czuje, że ktoś znajduje się w tym samym budynku co on. I wszystko dochodzi do absolutnego momentu kulminacji, kiedy gościu wchodzi do kibla, a tam trafia na to. I nie, to nie była jakakolwiek stojąca, prawdziwa osoba, a manekin zostawiony tam, żeby kolejny urbeksiarz, nie wiem, obsrał się czy coś. Po prostu jest to manekin, na którego nałożona jest bluza oraz maska i po prostu wygląda creepy w takim miejscu o takiej porze. I absolutnie jest to straszny w uj, tak szczerze. Ja cóż, miły, ciekawy, straszny jegomość. Później chodzi on jeszcze po tym budynku przez 20 minut, przez które nie dzieje się w sumie nic poza zobaczeniem strasznego cienia w krzakach. I stąd właśnie z tyłu głowy trochę myśl, że całe nagranie może być ustawką. Jak chodzi o straszne cienie, czy wbieganie po schodach, to mógł po prostu wziąć swojego ziomka, który robił te wszystkie rzeczy, a tego manekina sami mogli tam podłożyć dla kontentu i zasadniczo to w miarę im się nawet udało.
Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Myślę, że nawet mimo ewentualnych wątpliwości, to naprawdę jest spoko nagranie. Kiedy parę miesięcy temu oglądałem je po raz pierwszy, gdyż inny youtuber o nim opowiadał, to sam dość mocno obsrałem się tego stojącego manekina w kiblu. Naprawdę spoko rozwiązanie, o ile to było ustawione. A jeżeli nie, to gościu, który tam to zostawił, żeby obsrać ewentualnego kolejnego eksploratora, to szef, absolutny. I tak moim zdaniem overall te wszystkie niepokojące wstawki walą fejkiem, aczkolwiek sama scena z manekinem nie i jest naprawdę straszna, dlatego wrzuciłem to do tego filmu. Dajcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Teraz przejdźmy do nagrania opublikowanego na kanale Dateline 420. Gość zdecydowanie lubi sobie walnąć we FNAF-a, nie? 4.20 bez kitu, nawet sobie to w niku dał. I gościu wybrał się do lasu. Bardziej w sumie był to Paragon, trochę bardziej zadupnym, leśnym terenie, położonym w hrabstwie Suffolk w stanie Nowy Jork. I on znalazł tam absolutne chore gówno. Otóż okazało się, że gościu natrafił na drzewa. Wiele drzew, do których przyczepionych jest bardzo wiele kartek powiązanych, informujących o zaginięciach konkretnych osób z całej Ameryki. Dosłownie są to wydrukowane kartki informujące o zaginięciach, które są wrzucone do koszulek, które są przyklejone do drzew. I to jest creepy as fuck, ponieważ sam materiał w internecie pojawił się w październiku 2016 roku, a chociażby ta kartka informuje o zaginięciu z 24 stycznia 2006 roku, czyli mającego miejsce prawie 11 lat wcześniej i dodatkowo z Orlando na Florydzie. Dodam tylko, że to jest naprawdę popularna sprawa zaginięcia kobiety imieniem Jennifer Kess. Mimo wszystko kobiety przez te 18 lat do dzisiaj nie odnaleziono i sprawa w cudzysłowie ciągnie się do teraz. Jest to również jedna z bardziej popularnych i tajemniczych spraw zaginięć bez śladu w Stanach Zjednoczonych, ale to nie koniec. Ponieważ w tej samej lokacji, na tym samym nagraniu, w tym samym lesie znajduje się jeszcze więcej, o wiele więcej, kartek informujących o zaginięciach jeszcze innych ludzi. Z zupełnie innych lat i z zupełnie innych miejsc w Stanach Zjednoczonych. I zresztą, jak widzicie na samym nagraniu, jest tego masa. I uśredniając, głównie kartki te dotyczą spraw zaginięć pomiędzy 2006 a 2013 rokiem. Widać zresztą, że kartki te wiszą w tym miejscu już od dłuższego czasu, bo absolutnie nie wyglądają na rozwieszone tam w ostatnim czasie. Gdyby tego było mało w okolicy, ten odnajduje jeszcze... Niektórzy twierdzą, że przypomina to klatkę do więzienia ludzi, ale... nie wydaje mi się, stary. Bardzo mocne chóry gówno. Po co ktoś miałby to tam zostawiać? Od jakiego czasu to się tam znajduje i dlaczego? W opisie natomiast znajduje się wiadomość, iż sprawą zajmuje się już policja i wszczęło dochodzenie w tej sprawie, niemniej osoby zamieszkujące dom bardzo bliski tego miejsca powiedziały, że całość jest tylko inscenizacją na nadchodzącą imprezę halloweenową. Policja przyjęła to do wiadomości i nie kontynuowała sprawy, same plakaty miały podobno stamtąd zniknąć. Sam autor nagrania powrócił w to miejsce jeszcze raz 30 października, czyli mniej więcej w czasie, kiedy odprawiana miała być rzekoma impreza halloweenowa i jak się okazuje, wszystkie plakaty zniknęły najpewniej, a przed wejściem na teren, gdzie owe plakaty wcześniej się znajdowały, na drzewie znajdowała się kartka z napisem, że jest to pozycja prywatna i nieupoważnieni mają tam nie wchodzić. Sama sprawa zamknęła się, czwartego update'u już nie otrzymaliśmy, ale jest to niepokojące mocno. Dajcie też w komentarzach, co sądzicie na temat tego nagrania. No i w dzisiejszym odcinku to byłoby już na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że ten materiał przypadł wam do gustu i wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej podobnych filmów, zostawcie pod tym filmem kciuka w górę. Powiedzmy, że jeżeli ten materiał to będzie 4 koła kciuków w górę, to wjeżdżamy z drugą częścią. Wpadnijcie koniecznie do opisu pod filmem bądź na kanał, ponieważ tam znajduje się link do mojego autorskiego analog horroru znanego jako Taśmy Psychodeli, który uważam, że jest spoko i jest czymś stosunkowo nowym w polskim internecie. Sam koncept rozwinie się przy okazji volume 2, który pojawi się już wkrótce. Wy macie do dyspozycji volume 1, możecie sobie ogarnąć, może ogarnąć jakąś teorię wokół tego. Wiem, że parę osób wrzucało nawet teorie wyjaśniające fabułę tego, co stworzyłem, za co mega wszystkim dzięki i naprawdę bardzo mocno to doceniam. Więc jeszcze raz wpadnijcie, obejrzyjcie Taśmę Psychodeli, będzie mi naprawdę mega, mega miło. Tymczasem trzymajcie się, siemanko.